troszeczkę się działo i troszeczkę się pozmieniało. W sumie nie będę teraz mówić za bardzo o tym, co się u mnie działo, tylko może porozmawiajmy sobie właśnie o tym, co wszyscy teraz przechodzimy. I zamknęli siłownię. Tak, to już ten moment, że w sumie można byłoby powiedzieć, rząd poszedł po rozum do głowy, chociaż ubolewam, bo pojechaliśmy dzisiaj na 8 na siłownię, bo przedwczoraj czytałam maila, że zmienili godzinę otwarcia siłowni, co było dość dziwne, bo czytałam informację, że puby i siłownie i inne miejsca mają być pozamykane, a ja dostałam tylko maila, że zmieniają godziny, także na zmienioną godzinę zamiast na 6 pojechaliśmy na siłownię na 8 i przysłowiowo pocałowaliśmy po prostu klamkę i zajechaliśmy do Morrisona. I dajcie znać, jak jest w Polsce ogólnie, gdzie mieszkacie, piszcie i jak sytuacja wygląda u was, bo jeśli mam być szczera, to na początku za bardzo tym wszystkim się nie przyjęłam, bo zdaję sobie sprawę z tego też, że ludzie sami napędzają ten strach, tę panikę, sieją zamęt i po prostu było tego zbyt dużo, tak jak mówię, ludzie się po prostu nakręcali. No ale okazało się, że sytuacja jest faktycznie poważna i nie wiedziałam, że jest na tyle poważna, dopóki sama nie weszłam do sklepu i nie zobaczyłam pustych półek i jak to wszystko naprawdę wygląda. I problem jest w tym, tak jak już powiedziałam, ludzie sami się napędzają, bo jeśli każdy, tak jak wcześniej, robiłby codzienne zakupy, zapas na tydzień maksymalnie, ludzie też jeżdżą 2 razy w miesiącu na zakupy i sobie robią zapasy i do tej pory wszystkim to wystarczało, a nagle w tym momencie wszystko znika z półek i niczego nie ma. Podejrzewam, że większość ludzi ma już w domu takie zapasy, że nie mają gdzie tego mieścić, a niektórym ludziom już brakuje rzeczy, żeby je po prostu kupić do codziennego użytku. Mi na przykład naprawdę skończył się żel do mycia rąk w domu i nigdzie nie można tego było kupić, po prostu nigdzie. Dzisiaj w Morrisonie udało mi się kupić 2, jeden do toalety, jeden do łazienki, po prostu będę miała, ale dziwne jest to, że teraz po prostu kupujesz te takie zwykłe rzeczy, których potrzebujesz i jednocześnie czujesz się winna, że je kupujesz, bo wszyscy to kupują, wiecie, po prostu kupują to, a tak naprawdę tego nie potrzebują. Ale tak, w Morrisonie jest dużo rzeczy, dużo mięsa, nie widziałam, żeby czegoś brakowało. Oczywiście półki są dość puste, ale jeśli naprawdę ktoś nie ma jedzenia w domu, to spokojnie znajdzie coś, z czego może sobie przyszykować posiłek. Najgorsza sytuacja, wydaje mi się, jest w Lidlu, bo w Lidlu to jest po prostu tragedia. W Aldi jest tak średnio, chociaż nigdzie nie widziałam na przykład już jajek. Papier toaletowy, to wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja z papierem toaletowym. Udało nam się ostatnio kupić płyn do prania. Uwierzycie? Kończy ci się płyn do prania i nawet nie wiesz, czy go dostaniesz. Po prostu masakra. W Tesco nie było też polskiego mleka. Nie cierpię tego mleka w butelkach angielskiego. Ale na szczęście dorwałam mleko owsiane, tę edycję barista, także uwielbiam. No, co prawda jest prawie 2 razy droższe niż zwykłe mleko, ale no, jest jak jest, prawda? Także, kochani, żeby odetchnąć od tego wszystkiego, wczoraj ja was postawię, tak jak kiedyś to robiłam tutaj. Także, żeby odetchnąć, jak już powiedziałam, od tego wszystkiego, wczoraj stwierdziliśmy z Krystianem, że jedziemy gdzieś, żeby odetchnąć. Uwielbiamy, nie powiedziałabym tyle podróżować, co po prostu zwiedzać. Jechać gdzieś niedaleko i odkrywać jakieś piękne miejsca w okolicy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że możemy jechać pół godziny drogi czy godzinę stąd i jest coś takiego, co zapiera dech w piersiach. I muszę sprawdzić informacje, żeby nie podać wam tutaj błędnej i już wam mówię, o co chodzi. Tak, tak jak myślałam, dobrze myślałam. Pojechaliśmy, kochani, do Lake District. Kiedyś już tam byliśmy, pojechaliśmy tym razem do innego miejsca, wspinać się na górę, która nazywa się Helvellyn. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam, tutaj wam napiszę nazwę. I moi drodzy, jest to 3. pod względem wielkości góra w Anglii. Także tak, było po prostu gdzie się wspinać. I tak, wspinać się, mam na myśli tutaj po prostu wejście na tę górę, nie z całym sprzętem, nie wiadomo jakie niebezpieczeństwo, po prostu trzeba było się na nią wdrapać. Nie było to też takie proste, że idziecie sobie po pagórkach. Nóg dzisiaj to ja naprawdę nie czuję. Moje łydki, mam wrażenie, że dzisiaj mam łydki z betonu, tak wam powiem. Myślałam, że mam dobrą kondycję, po 3 miesiącach intensywnych ćwiczeń na siłowni okazuje się, że wcale tej kondycji nie mam. Z trudem weszłam na górę.
Jeśli ktoś z Was kiedyś będzie chciał jechać na przykład tam, gdzie my byliśmy wczoraj, albo na jakąś inną górę, to pamiętajcie, żeby dobrze się do tego przygotować. Pomimo tego, że miałam zimową kurtkę, czapkę i rękawiczki, to na samej górze tak zmarzłam, tak bolała mi głowa od wiatru, że nie macie pojęcia. Potrzebna jest taka kurtka do spinaczki, wiatroodporna, porządna, bardzo ciepła czapka, ciepłe rękawiczki, wiadomo, woda i możecie się wspinać. Widoki przepiękne, wstawię Wam tutaj fragmenty, jakie udało mi się ponagrywać, żebyście zobaczyli oczy. Że było warto się troszkę zmęczyć, żeby zobaczyć to wszystko, bo naprawdę było tak pięknie, że chciało mi się płakać. Ja po prostu wzruszam się takimi pięknymi widokami. I w jedną stronę szliśmy 1,5 godziny. Tak, kochani, w jedną stronę chyba jest 3,5 kilometra. Także w 3,5 kilometra szliśmy 1,5 godziny. Troszkę długo, ale no nie było łatwo. Szczególnie, że już w niektórych miejscach tam widzieliście, był śnieg i te kamienie były oblodzone, że naprawdę bałam się, że mogę upaść, a w niektórych miejscach było tak stromo, że jakbym upadła, to bym zleciała chyba na sam dół. Także i było troszeczkę niebezpiecznie, ale niesamowite przeżycie. I tak, z tego to na tyle. Jeszcze w sumie mogłabym Wam wspomnieć, nie wiem czy kogoś to interesuje, że tak, będę starała się już częściej nagrywać. Wydaje mi się, że będę miała teraz niedługo troszkę więcej czasu, a tylko dlatego, że dzisiaj idę do pracy na popołudnie, zostały mi jeszcze 3 popołudniówki i się zwalniam. Tak, to już jest oficjalne, miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie w mojej pracy i się zwalniam i na razie będziemy zajmować się razem z moim Krystianem wspólnie studio i prowadzeniem naszego sklepu internetowego. Więc tak, jestem podekscytowana, odpocznę i fizycznie, i psychicznie, mam nadzieję. A teraz już mamy godzinę prawie 12. Czas coś zjeść. Pokażę Wam może, jaką ostatnio robię sobie sałatkę. Codziennie w sumie jem sałatkę, bo uwielbiam, przepadłam. I na pewno Wam też posmakuje, jeśli je spróbujecie. Sałatka naprawdę nietrudna, potrzebujemy miks sałat, jaki znajdziecie, taki będziecie mieć. Fajny byłby też z buraczkami. Do tego mam tutaj jeszcze pomidorki i takie, w takich malutkich opakowaniach są ogóreczki świeże w Lidlu. Ostatnio jeszcze były. I najlepsze, co tutaj wszystko zmieni nam cały smak, to są nasiona. Tutaj mamy taką mieszankę, widzicie, zostało mi teraz na raz. I tutaj dokupiłam sobie jeszcze nasiona dyni, jej, jak się przestraszyłam, to mój kot. I było w Lidlu, widziałam, że jeszcze tego nie wykupili, także jutro pojadę. Ojej, już niedźwiedź. I sobie kupię i trochę wsypuję tych nasion na patelnię, prażę i później dodaję do sałatki. Do sałatki dodam jeszcze troszeczkę fety, nie wiem czy mi została, chyba tak. I ewentualnie skroję sobie, ugotuję i skroję jeszcze jedno jajko. Troszeczkę jogurtu naturalnego i gotowe. Kolejny dzień, dzisiaj drugi dzień mojego shiftu tak naprawdę i myślałam, że zostaną mi jeszcze 2 dni pracy, ale i chuja. Powiem tak, dzisiaj kończę swoją karierę, stwierdziłam, że więcej nie wytrzymam, także nie piszcie, nie pytajcie, gdzie pracowałam, bo nie chcę o tym mówić.
Nie za bardzo mogę, nie chciałabym mieć później, wiecie, jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że mówię czegoś, czego nie powinnam. Także tak, jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem. Co prawda jeszcze całe 8 godzin pracy przede mną, ale idę z takim nastawieniem, że dzisiaj kończę swoją karierę. I tak, makijaż zrobiony dzisiaj, odrobinkę mocniej. Mocniej jak do pracy nałożyłam na powieki. Co nałożyłam na powieki, już wam pokazuję. Cień z palety Blue Blood, ogólnie cały makijaż paletą Blue Blood. I to są tak w zasadzie dwa cienie, ten brązik tutaj. To jest przepiękny, o w ten sposób, przepiękny odcień brązu. Idealny, mogłabym go nosić cały czas. I na glitter primer nakleiłam, nałożyłam ten tutaj metaliczny. I tak to wyszło, mam tutaj taki bałagan, że nie uwierzycie. Ale makijaż jeszcze nie jest skończony. Ostatnio polubiłam się z kredką z Golden Rose, którą mam już bardzo długo, ale nie lubię jej nakładać tak jakby bardzo dużo, że obrysowuję ją, nią dokładnie usta, tylko widzicie, nakładam ją byle jak. I palcem rozprowadzam po ustach. I mam wrażenie, że wtedy kredka trzyma się o wiele dłużej, to leci z kosmetyczką do pracy, sobie to zabiorę. Włosy dzisiaj w takim nieładzie. Staram się myć głowę, jeśli kogoś by to interesowało, jeśli macie taki sam problem. Ja myję głowę codziennie, myłam. Teraz staram się robić to co drugi dzień. I powiedziałabym, że odkryłam suchy szampon świetny, ale kiedyś szamponów z Batiste już używałam. Używałam tego żółtego, jakiś tropical coś tam. Ten jest naprawdę świetny, ale już prawie wykończyłam buteleczkę i w sumie dobrze, bo nie chciałabym tego marnować. Ale dowiedziałam się, że Batiste dalej testuje na zwierzętach, także jak wykończę, pożegnam się już z tym i będę szukać czegoś nowego. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie jakiegoś fajnego szamponu, gdzie firma nie testuje na zwierzętach, nie wiem. Mamy już tyle możliwości i tak się zastanawiam, dlaczego firmy dalej to robią. Tak czy siak, naprawdę bardzo fajny, suchy szampon i na przykład jeśli nie potraficie zrobić koczka takiego, wiecie, takiego bałaganu na głowie, fajnego, puszystego koczka, to moim zdaniem suche szampony są do tego świetne i fajnie to wygląda. Ja mam malutkiego, bo nie chcę mieć za dużo objętości dzisiaj, ale tak. I z rzeczy, które chciałabym wam jeszcze powiedzieć co do dzisiejszego makijażu, cały czas męczę jeden bronzer i to już od dłuższego czasu i poleciła mi go Ewa na Instagramie, także kochana, dziękuję ci bardzo. Pamiętam, że Ewa wysyłała mi zdjęcie jakichś produktów i mi napisała, że jak czegoś z tego nie kupię, to albo będzie zła, albo przestanie mnie oglądać, coś w tym stylu. I kupiłam paletkę z Shein Happy Time i rozświetlacza nie używam, uważam, że jest po pierwsze zbyt złoty, po drugie zbyt ciemny. I to jest paletka w numerku 02. I tak, możecie zobaczyć, jak ten bronzer już wygląda. Rozświetlacza używam czasem na powiekach, na środek powieki wklepuję sobie palcem. Ale ten bronzer jest przepiękny, cudowny, jak zwykle za dużo bronzera. Troszeczkę za dużo różu, ale lubię przesadzać, jak widzicie. Jakiś czas temu dostałam też paczkę z Pixie, pokazywałam wam na Instagramie i tutaj troszkę tego mam. Niektóre rzeczy mam w łazience, niektóre tutaj, muszę to wszystko zanieść do łazienki. Taka śliczna paczuszka i tutaj mamy 6 kroków w pielęgnacji. Powiem wam, że Pixie może kolorówki nie ma najlepszej, no jest taka poprawna, ale nic nad czym bym się jakoś tak mega mocno zachwycała. Testowałam chyba dla was paletę cieni i coś tam jeszcze. No i ta paleta sobie po prostu leży, bo wiem, że mam lepsze i podejrzewam, że w końcu ją komuś oddam. Ale jeśli chodzi o na przykład ten cleanser do mycia twarzy, ogólnie tonik z tej serii i ten peeling taki. No i oczywiście ten, powiedziałabym, to jest balsam w sumie. I jak to zobaczyłam, że mamy tutaj balsam do twarzy i do ciała, tak podeszłam do tego, no to raczej nie ma sensu, ale to ma i nie używam tego na ciało, bo mi troszeczkę szkoda. Używam tego serum, które mam w łazience, codziennie używam tego serum, rano i wieczorem i dopiero później idę tutaj sobie na górę i nakładam jeszcze troszeczkę tego na twarz. Naprawdę świetna pielęgnacja z Pixie. Co prawda, jeśli mam być szczera, ten krem różowy
który dostałam w poprzedniej paczce, calutkie zużyłam. I jeśli ta paczka nie przyszłaby mi teraz, to sama bym kupiła sobie ten krem różowy. Nawet o tym rozmawiałam z moimi dziewczynami, bo ktoś mnie się pytał o pielęgnację, to właśnie polecałam tamten krem i wiem, że jedna dziewczyna z pracy, koleżanka sobie to zamówiła. I jeśli by mi ta paczka nie przyszła, ona przyszła dosłownie chyba dwa dni później, jak ja mówiłam, że sobie domówię tamten krem, no to bym tak mówię, na pewno bym go domówiła. Świetna pielęgnacja, ale czy taki zestaw kupiłabym sama? Szczerze wątpię. Na pewno nie kupiłabym takiego płynu do usuwania makijażu. On sobie tutaj leży, czasem go używam, jak robię jakieś takie makijaże, wiecie. Troszkę czasem się bawię, czego Wam tutaj nie pokazuję. Do toników za bardzo nie jestem przekonana. Tego poprzedniego też nie zużyłam. No i umówmy się, Pixi to nie jest najtańsza pielęgnacja. Wydaje mi się, że jeden produkt kosztuje około 18 funtów, więc policzcie sobie, ile za taki sześcioskładnikowy set? 6 elementów w zestawie, ile musicie za to wydać pieniędzy. Fajnie, że dostałam do testowania, ale wszystkiego bym raczej nie kupiła. Na pewno ten cleanser do mycia twarzy, peeling, serum i ten krem do twarzy, bo są naprawdę świetne. Świetne, świetne, świetne. Także tak, kochani, skoro wiecie już co u mnie, wiecie, że będę nagrywać troszkę częściej, bo będę miała troszkę więcej czasu, teraz wy dajcie mi znać, co tam u was słychać. Dodam jeszcze dla tych, którzy wiedzą, bo już na pewno wspominałam o tym, że za 5 miesięcy biorę ślub. Szybko zleciało, prawda? Pamiętam, że wspominałam o tym Wam przed Nowym Rokiem, jakoś chyba w okresie świątecznym. I patrzcie, zostało tylko 5 miesięcy, co prawda teraz za bardzo nie wiemy, co z tym będzie. Wiemy, jak wygląda sytuacja na całym świecie. W kwietniu, który mamy dzisiaj, mamy 22 marca, Wy to obejrzycie pewnie z kilkudniowym opóźnieniem. Ale 6 kwietnia miałam lecieć do Polski. Moja Gosia już jest w Polsce. Mieliśmy lecieć właśnie do Polski, później razem wszyscy tutaj wrócić. I loty nam już odwołano, no w sumie dobrze, nawet jeśli byłyby loty i wszystko w Polsce byłoby zamknięte i byśmy musieli siedzieć w domu, zostać na kwarantannie, no to ja bym do tej Polski nie poleciała, bo to nie miałoby dla mnie sensu, żeby lecieć i tylko siedzieć w domu, gdzie mamy tyle jeszcze rzeczy do załatwienia, wiecie, sprawy w urzędzie, ślub w plenerze, to nie jest takie proste, w ogóle jeszcze musimy pisać jakieś podanie do kierownika urzędu, coś tam, wiecie, żeby nam pozwolił wziąć ten ślub w plenerze, żeby wysłał tam urzędnika na ten ślub. No i właśnie to jest największa bardziej rzecz, która nas najbardziej martwi, że tego nie zdążymy załatwić, ale zobaczymy. Wiem, że dużo ludzi ma już odwołane śluby. Mam nadzieję, że do sierpnia sytuacja się uspokoi i wiecie, pieniądze nie pójdą w błoto tak naprawdę. Bo jeśli sala nam odwoła, fotograf albo DJ zrezygnuje, no byłoby ciężko, po prostu smutno. A sukienkę już mam. Tak, sukienkę już mam, pierwsza sukienka i nie chodziłam do salonu, po prostu zobaczyłam jedną sukienkę i stwierdziłam, że zamawiam. Zamówiłam, trafiłam dobrze z rozmiarem, jedyne co, no to muszę znaleźć jakąś dobrą krawcową, która mi zmniejszy troszeczkę długość ramionczek i oczywiście skróci sukienkę po długości. Chciałabym Wam pokazać, ale raczej nie wypada. Także na pewno zobaczycie kiedyś, dokładniej za 5 miesięcy, jak to wszystko wyglądało. Dobra, kochani, nie chcę Was tutaj zanudzać. Mam nadzieję, że sobie z przyjemnością obejrzycie film. Szczególnie ci, którzy siedzą w domu, nie mogą wychodzić. Może skończyły Wam się już opcje oglądania czegokolwiek i z chęcią to obejrzycie. Dziękuję też wszystkim, którzy odzywają się do mnie na Instagramie i się pytają, co się dzieje, bo się stęsknili. Naprawdę, to jest bardzo miłe. Dobra, kochani, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!